dzisiejszym odcinku zagramy w Minecrafta, w którym dodałem customowe creepery, które będą podmieniały dosłownie wszystkie moby w grze. Poza tym zmienił się ich drop i sposób walki ze mną. Smok nie będzie już latał po endzie, smok będzie mnie gonił. A ty, mój ulubiony widzu, musisz zostawić łapkę w górę, bo w przeciwnym razie zniknę. O właśnie, tak. Znaczy, tylko głowa w sumie, na razie, ale jak nie zostawisz, to cały zniknę. Dobra, zaczynajmy. I możesz kliknąć suba, bo jest za darmo i zawsze możesz go odkliknąć. Powiem wam tak, tylko po cichu teraz, bo nie mogą nas usłyszeć. Tam na górze siedzi jeden creeper. To chyba świnia. Tam u góry drugi. To chyba krowa. I normalna krowa i świnia to by mnie lubiły, a te mnie nie lubią. Dlatego po cichu zbierzmy drewno i tak bez darcia ryjka. Chociaż nie wiem, czy ja potrafię tak bez krzyczenia. Zróbmy sobie narzędzia, bo te creepery będą dziwnie wybuchały, ale przede wszystkim drop będzie z nich zupełnie inny. Ja aż boję się zobaczyć, jak będą te moby się zachowywały właśnie przy wybuchu. Jak wybucha krowa, w sensie, jak może na przykład wybuchnąć śledź? To jest chore, ale co prawda wszyscy po to właśnie tutaj przyszliśmy, do nie? Kamyszek zebrany, narzędzia pora zrobić. Ej, to się w ogóle nie rymowało, chyba coś mi się pomieszało. Gotowy? Gotowy, dobra. Weźmy to, co mam i ruszajmy powoli do wioski. Jestem ciekawy, jak wygląda teraz creeperowaty Zbyszek. I jak ja mam go utłoc, jak on wybucha, jak za blisko przyjdę, jak mnie... On już mnie nie walnie. Oj, czekaj, czekaj, bo to może być ciekawe. Weźmy sobie od razu grzebień, bo potem będzie trochę strach latać. I poszukajmy tutaj albo jakiegoś creepera do utłuczenia, albo po prostu wioski. Okej, widzę świniowatego creepera. Trzy świniowate creepery. Ups, ja coś tak czuję, że potrzebuję tej tarczy. Pyk! Idź mi stąd! Okej. Dlaczego świnia wyrzuca złote marchewki? Ten, kto mi napisze, dlaczego złote marchewki wypadają ze świni, ale naprawdę dlaczego, to serduszko przypnę w komentarzu. A daj mi jeszcze raz, może coś innego wypadnie. O! Uwaga! Ty no... O, dobra! Pieczona wieprzowinka i złota marchewka. Do czego jest złota marchewka w ogóle, tak? Nie wiem i nie chcę wiedzieć. Dobra, znalazłem lawę. To miejsce się na pewno przyda. Jakie mam wejść do netheru? Ej, przecież pigliny i wszystko też się zmieniło w creepery. O nie, jak ja mam z nimi handlować? One w ogóle będą handlowały? Przepraszam bardzo. Ups, zaczyna mi się lansować mózg powoli. Tutaj czuję, tu z tyłu to się coś odkleja. Wejdźmy na ten szczyt i poszukajmy, czy jest tutaj jakieś miejsce do odwiedzenia. W sensie wioska, no nic innego nie ma. Ej, znowu lawa gdzieś. Ej, to jest woda. Wodo, nie możesz bąblować jak lawa. Ej, słyszycie to, czy ja zgłupiałem? Ty, to co bąbluje? Ja stąd idę, mózg mi się paruje powoli już. Ej, wioska! Patona, nie musiałem na górę wchodzić. Elegancko, tak mi się podoba. Okej. Znalazłem jakieś inne El Creeperino. One są pomarańczowe. Czyli co to jest? Kuń? Nie. To może być kurczak? Ups. I pyk! Pyk! Okej, dobra. Ej, to była owca. Chyba. A to by wychodziło. Dobra, fajnie. To się przyda. Boję się trochę, jak to będzie wyglądało w wiosce. Czy tam widzę szarego creepera? Czy to przypadkiem nie jest El Zbyszko? I dlaczego taki mały? Co się stanie, jak będzie większy? Wiecie co? Weźmy sobie trochę ziemi, tak w razie czego, żebym uciekł przed nim, bo ja się trochę cykam. Powoli, powoli. Ja żarcie nie muszę zbierać, na szczęście tym razem. Zwykły koteł! Koteł nie został przerobiony! Całe szczęście, to dopiero byłoby złe. To wygląda ewidentnie jak El Zbyszko. Ty, one się boją kotów. Czy są gdzieś tej... Ty, to jest Willager? No nie gadaj. Oj, to jest El Willagero? Ty, no chyba tak. Ups, mogę go utłuc? A nie będzie mnie gonił Zbyszek creeperowaty? Wow! Ej. Dostałem 5 bloków emeraldów, nie? Ale tutaj nie ma villagerów. Komu ja mam to dać? To ja nie mam co z tym zrobić, ja będę się tym podsadzał, ale przykro mi się zrobiło. Dobra, chodźmy do tego Zbyszka! To jest na pewno Zbyszek? Jak mam go poznać? Po czym? Jak go zawołam, to przyjdzie? Zbyszek! No niby... A! O, czekaj! O! A nie, to jest zwykły villager. To nie jest Zbyszko. Okej. Okay. No nie... Ile żarcia, okej! Okay. To jest Zbyszko! Dobra, bo ja pomyliłem. Dobra, czekaj, to chyba... Tak? Zaraz się dowiemy. Nie wybuchaj, bo nie dostanę nic z ciebie. Ej, łóżko wypadło. Dobra, dostał. On się nie od... Co? To jak ja mam go utłuc? Nie ma takiej możliwości w ogóle jako wybuch. Zbyszki strasznie mocno wybuchają, to trzeba zapamiętać. Tylko Scott, ja teraz wezmę żelazo. A tam mogłoby dorobić bardzo dużo żelaza, aż mi się przykro zrobiło. Ja też tak czuję, że jak on wybuchnie, to raczej niczego nie da. Mam nadzieję, że moje rzeczy tam zostały. Jak ja mam się w tej wiosce przespać? Co to jest za creeper? Ten tutaj po prawej. To jest taki zwykły, naturalny? Okej, są niby moje rzeczy. Nie wszystkie. Części nie ma. Część zniknęła. Ej, to jest strasznie dużo creeperów, teraz ja tutaj nie chcę stać. Ty, ja nie mam rzeczy, wszystkie poznikały. Dawaj mi jakieś wiro! Nie muszę siekierę zrobić. Czekaj, mam problem.
Tu pyk, dawaj drewno! Ups! Tam jest kolejne El Creeperino. To będzie trudniejsze wyzwanie niż się spodziewałem. Dobra, sprawdźmy to, co się stanie, jak teraz zryjemy sobie już kolejne narzędzia, bo tamto wszystko mi zniknęło. Potrzebuję kamień. Tutaj! O, tutaj nie wejdą! Ups, nie wejdą, bo już tutaj są. Okej. Bardzo niesympatycznie. Bardzo niesympatycznie. Tu pyk. Pyk, pyk. Okej, trzeba się zamknąć, bo teraz przynajmniej nic mi nie zrobią. Ja potrzebuję kamień. Zjem złote marchewki. Dobra, odrobiłem część rzeczy. Naszą misją w tym momencie jest dorwanie łóżka, żeby był dzień i utłuczenie kilku z tych zombiaków, tych creeperino. Żeby zobaczyć, co ciekawego mogę tutaj znaleźć z nich. Okej, tego utłuczymy najpierw. Nie mam pojęcia, co to jest za creeper. Nie jestem w stanie tego zobaczyć chyba. Okej, żelazo! To był zombie? Tam jest wodny creeper, czy mi się tak wydaje? Okej, coś wypadło. To jest zwykły creeper, nie? Tak, zwykły, ale daje szmaragdy, czyli nie taki zwykły. Dostałem spodnie. Ochrona przed pociskami, dobra. Sprawdźmy dalej, jakie będą jeszcze inne, ale może byśmy się... Nie, no nie chcę spać, bo wtedy poznikają. Ty, jest żółty. Okej, żółty wygląda dosyć... Oła, ciekawie. Złoto dał! No ja nie wytrzymię! Przynajmniej moje rzeczy zostały, nie wybuchł mi wszystkiego. W zasadzie to mi nic nie wybuchł. Dobra, ja sobie wejdę tutaj. Spadajcie ode mnie, ten jest w ogóle niebieski. Co tutaj się dzieje? Mam to, co miałem? No tak średnio. Ważną rzeczą, którą teraz możemy zrobić, jest tarcza. Dlaczego jeszcze nie zrobiłem w ogóle? Dobra, zejdźmy stąd, weźmy drewno i załatwmy sobie tarczę. Jakkolwiek, czekaj, mogę tak zrobić? Mogę, dobra. Git. Teraz muszę dostać się jakoś do drzewa. A te co to są za creepery? Oni są diamentowe jakieś? Myślałem, że tutaj będą... Ła! Dlaczego tak to ja nie wytrzymię, no! Dobra, czy ja coś straciłem? Nie jest źle, dostaliśmy diamenty, a to tylko dlatego, że tam był ten drugi creeper i on też wybuchł, więc jest jakiś plus chociaż. Ja naprawdę nie chcę chyba z nimi walczyć, nie nadaje się do walki z nimi. Dobra, jest to żelazo, żeby zrobić zapalniczkę i jest żelazo, żeby zrobić tarczę. Ja bez tarczy tutaj nie dam w ogóle rady. O, drewno. Moje? Nie wiem. To jakieś rzeczy jeszcze chyba moje, ale... A, to bo ja wyrzuciłem, dobra. Diamentowe creepery są fajne, ale są... Nie lubię ich. Dobra, mam tarczę, jest już trochę bezpieczniej. I teraz jak będziemy walczyć, to tak trochę mózgu więcej by trzeba było użyć, dobra? Może by było. Te creepery dobrze wyglądają. Chciałbym tego niebieskiego utłuc, bo takiego jeszcze nie utłukłem, ale nie wiem, co on daje. Weź mi ich. Ja się ich boję. To obsydianowy creeper to jest chyba. Mi się wydawało, czy on obsydian wyrzucił. Nie! No nie wierzę! Ktoś mi liczy, w ogóle razy zginąłem? Bo ja tak już średnio się, ja się chyba pogubiłem w ogóle, tak coś czuję. Okej, jest plus, bo oni nie wysadzili mi dosłownie niczego przez to, że byli w wodzie. Fajnie. Może ja sobie jakąś zbroję bym zrobił w końcu, co? To może nie jest głupi pomysł? Ej, ten obsydian leży. Dobra, ile go dał? 5, okej. Może będziemy mogli wejść zaraz do netheru, chociaż trochę się boję. Okej, mam łóżko, w końcu! Kładź się, Andrzej! Nie, latanie po nocy tutaj to jest tragedia bez przygotowania lepszego, naprawdę. Po prostu się nie da. A najlepsze jest to, że teraz one i tak nie znikną, bo są creepery, chciałem zaznaczyć. Dobra, ale niczego ciekawego nawet nie dał. Jeszcze raz, spróbuję pokonać takiego creepera, ale tak, żebym przeżył. Okej. Ten daje jakieś dziwne buty, niezniszczalność. Ja bym potrzebował faktycznie zbroję, ale trochę lepszą, gdyby można było. Okej, ten ze złotem. Ej, to jest spoko, jak on wywala złoto. Ja bym tak powoli musiał jakoś wybierać się do netheru, no nie? Coś tak czuję, tak delikatnie, tak z tyłu, tak z głowy, tak mi się pojawia taka lampka, taka. Idź stąd w końcu, bo cię zabiją te creepery! Przepraszam, że krzyczę, ale tak mi krzyczy w głowie. A ten to co to jest? Halo? Co on taki niebiesko dziwny? Okej. Zginął od razu, coś mi dał? Podka z lewitacją, ej to jest spoko! Dobra, zróbmy sobie teraz jakąś zbroję, okej? Dobra, zróbmy tak. Okej, zróbmy to. Dajmy sobie złotą czapkę, bo ona się przyda. Wiecie, że w netherze będzie jeszcze gorzej niż tutaj. A co będzie w tym? Endzie. Jak tam wszędzie są creepery endermanowe. Ja już się boję. Dobra, mam wiadro, mam żelazo, teraz potrzebuję tylko jeszcze gravel i możemy odpalać portal. No niestety, ale tamten flint straciłem. To ja może bym sobie zrobił coś, co? Diamentowy kilof czy coś? Chociaż czy to jest mi potrzebne? Zrobię sobie diamentowy miecz, może tak będzie lepiej, jeżeli będę walczył z tymi mobami. Teraz lecimy do portalu, który widziałem tam wcześniej, dobra? To jest dobry pomysł, tak myślę. Tak mi się wydaje. Ktoś liczy mi ten? Ile razy zginąłem? Oni tutaj wszędzie są. Cały czas mnie gonią te creepery. A co jak będzie creeper ghast? Co wtedy? Przepraszam bardzo. W szkole mnie nie uczyli, co mam w takiej sytuacji zrobić. Portal mamy zrobiony, ale nie wiem, czy ja chcę tu wchodzić. Naprawdę się boję. Może Minecraft jesteś tak straszną grą teraz. O, czekaj, bo to jeszcze nie zrobione. Dobra, trzymajcie kciuki, proszę, żeby tu nic nie było.
Okej, zatrzymaj grę, bo mi się piciu chce. Jestem. Ale się nie czuję, żebym był. Dobra, co my tutaj mamy, gdzie my w ogóle jesteśmy? Minecraft mi delikatnie przycina. Nie podoba mi się, ale powinno się to ogarnąć chyba za chwilę. Wiecie, co jest problem? Tu nie ma w ogóle wyjścia, gdzie ja trafiłem, co to jest za portal? Wychodzę stąd, nie będę tu siedział. Chcę zrobić nowy drugi, taki lepszy. Okej, ja tutaj widzę wioskę. Ale szczerze, to ja się strasznie Zbyszka boję. Mogę spróbować go pokonać, ale to jest... nie wiem, czy to jest w ogóle wykonalne. Ja bym sobie łóżko w razie czego kliknął, co? Także mi rzeczy... A nie, bo mi rzeczy pozabiera. Ej, no trochę mi szkoda. Które to Zbyszek? Pewno wszystkiego. Już coś wybuchło. Tu są zwykłe. Tu są zwykłe. To jest Zbyszek, o nie! Co teraz, co teraz, co teraz, co teraz, co teraz? Uuuu, co teraz, co teraz, co teraz, co teraz? Uuuu. Co teraz, co teraz, co teraz? Jak zejdę niżej? Nie da się tak zrobić chyba, nie? Nie. Ej, da się! Ej, działa! Dobra, ja tak chcę! Tak się da! Pato! Huhu! Huhu, pięknie! Jezu, co on taki twardy! Typowy Zbyszek. Dobra, coś wypadło. Ej, dostałem 14 bloków żelaza i ognioodporność, ale mi się przyda! Pięknie! To było warte tego wszystkiego. Mamy za dużo żelaza teraz, ciężko mi się chodzi, weź to wywal. Okej, tam widzę lawę kolejną. Dobra, idziemy, ważne, że udało się pokonać Zbyszka. Mamy to! Kozacy. Tak, tak to się powinno nazywać, dawaj. Jezu, ile ich tutaj jest wszystkich! Idźcie mi stąd! Nie lubię was, nikt was nie lubi. A! Idź mi! Czemu mi się przełącza myszka? I zamiast bić normalnie mieczem, to mi łopata się załącza, no o co tu chodzi? Nie! Czy ja powinienem właśnie kogoś tutaj uderzyć z tych mobów, bo właśnie mi zepsuł portal? Idźcie mi stąd, no! Ma więcej łóżek jeszcze wysyp. Dobra, nieważne, spróbuj to zrobić jeszcze raz. No idzie kolejny, no zaraz wyjdę z siebie i stanę obok. Dobra, pa, może się uda. Dobra, zrobiłem. O! Weź do tego netheru. To jest naprawdę jeden z trudniejszych challenge, jakie miałem, no. O, można? Od razu w lepsze miejsce? Nie ma tu nikogo, bo aż się boję. No genialnie, tak powinno od razu być. Hop! Naprawdę! Okej. Okay. Teraz by trzeba było znaleźć... Oj, myślę, że to creeper. Bastion, tego typu rzeczy, nie wiem, może nie muszę, może wystarczy, że kogoś sobie utłukę i dostanę pełno rzeczy. Okej, okay, świnie się nie zmieniły, jest spoko. Gdzie to jest portal? Jest 30 na minus 100, okej. Okay. Zobaczmy, jak wygląda tutaj u góry. Oj, oj, świnie się nie zmieniły. Dobra, widzę tam jakiegoś dziwnego creepera. On jest żółto-różowy. Ups. Dobra, spróbujmy go pokonać. Co się stanie? A jak zaatakuję go, to wszystkie na mnie leciały? Złoto, dawaj to! Ej, kozak! Nie musimy do bastionu wchodzić! A! Przecież ja nie mogę handlować teraz z mobami. Zapomniałem. Ej, forteca, bym nie zauważył! Po co mi to złoto? Jaki absurd w ogóle. Ej, ale tam jest ten niebieski biom. Może się uda to wszystko zrobić bez handlowania. Dobrze by było. Tylko nie mają strzał do smoka. O nie! Weź mi go stąd. Ej, on nic nie wydropił. Tu jest spawner. Okej, widzę, że tam się creepery pojawiają, ale one chyba nie latają, prawda? Nie, dobra. Jest okej. Dobra. Jest w porządku. Dobra, coś tam chyba ktoś zginął. Tak musimy robić, to nic nie wymyślę. Ciekawe, czy z nich te pałki lecą. Dobra, ostatni. Okej. Okay. Są blaze rody! Są! 13, mamy to! Pięknie. Teraz tutaj musimy znaleźć endermanowego creepera. Ja dzisiaj dostanę zawału. Serio? Za drzwiami? Okej. Okay. Mamy dzień. Do netheru. I po moje rzeczy. Proszę, żeby tam jeszcze były moje rzeczy. Proszę, żeby one tam jeszcze były. Są! Dobrze. Mamy to. Może nie będzie tak źle. Dobra, tylko trzeba uważać na te creepery, bo to jest jakieś nieporozumienie. Dobra, to nic mi na głowę chyba nie spadnie. Czemu one w ogóle tak mocno wybuchają? Ktoś jest sobie w stanie wytłumaczyć? Dobra, mamy pałki, mamy miecz, mamy naprawdę dużo rzeczy. Tylko teraz trzeba znaleźć jakoś tego diamentowego jeszcze... diamentowego, o Boże. No... endermanowego... creepera. Dobra, jest mięso, spoko, mamy wszystko. Najlepiej jakby mi na głowę nie spadali, nie? To tak myślę, żeby najfajniejszą robotę zrobiło. Spadł właśnie. Jak ja mam go pokonać tak swoją drogą, nie? Bo on się teleportuje, nie wiem. Najlepiej jakby były takie dwa obok siebie, to wtedy jakby jeden wybuchł. Dobra, udało się. Dobrze, tarcza działa, tylko tak musi być dwóch koło siebie. I teraz je zginę, bo miałem tarczę. Ej, to jest spoko.
Kogoś dwóch znajdźcie, jak oni... Ich nie ma w ogóle, oni się pojawiają znikąd. Okej, tam jest dwóch u góry. Do tamtych muszę się jakoś dostać i będzie git. Jak wybuchnie, to da mi rzeczy. Nie, no nie, no nie, no nie. Dobra. Jest! Mamy perły? 8, dobra, i jeszcze jednego takiego trzeba załatwić i będziemy mieli wszystkie perły. Ty płyta? Co ta płyta? Teleportacja? To jest płyta do teleportacji! Okej, to brzmi bardzo, bardzo dziwnie. Dobra, wracajmy tam do góry, ja potrzebuję jeszcze jednego takiego El Creeperino. Dobra, pokonany, ile? 9, no naprawdę? Nie wiem, co robi ta płyta, ale na razie nie chcę jej klikać, bo się trochę boję. Dobra, namierzyłem kolejnego. Namierzyłem dwóch. Oj. Dobra, są razem. Okej, okay. Tak mi się podoba, dostałem perły i nie musiałem nawet bić. 16, możemy iść! Dobra, wróćmy do siebie, do domu. Ja nie mogę, co tutaj się w ogóle wyrabia, jakie to jest przerażające! Dobra, wychodzimy stąd, stop! Muszę coś zrobić! Dobra, wychodzimy stąd. O, dobra, idźcie mi stąd. Co robi ta płyta? Przepraszam bardzo. A, ej, dobre, ej, te... ej, pa! Ej, działa! Tylko muszę trafiać w ziemię. Ej, kozak! Dobra, podoba mi się, naprawdę mi się podoba. Weź jedną płytę, wywal, bo jest niepotrzebna. Teraz tak, żeby nikt do mnie nie doszedł, przerób od razu pałki i zrób se pereł 12, 14. Dobra. W którą stronę? Tam. Boję się, jak będą wyglądały silverfishy i to wszystko tam pod ziemią. Naprawdę to... Jakie to jest trudne! Nie, ta płyta naprawdę robi robotę, nie? Genialne. Dobra, jesteśmy dalej. Jeszcze dalej, dobra. Dobra, trudno. Ej, ta płyta jest naprawdę genialna. Tak daleko nie da się? Okej, okay, ale tak się da. Diamentowy creeper. O, do tyłu? Gdzie to było? Czekaj, ile przyszedłem? O Jezus, 300 kratek? To teraz jak to znam? Pójdźmy na tą wyspę i na tej wyspie może będzie. Okej, okay, tu. Skręciła. Dobra, jak skręca, to dobrze. Daj mi tą perłę. Czyli to może być gdzieś już tutaj pod tą górą? Okej, dobra, to jest na 100% gdzieś pod tą górą, bo już zawraca se perełka. Okej, muszę się tak zaklapać. I schodzimy w dół. Tylko mamy problem, bo nie mam... Dobra, drewno jest, nie mam strzał i nie mam tego. Nie wiem, czy to nie będę musiał szukać szkieletów jakoś, no bo jak mam ich pokonać niby? Okej, jest stronghold, jesteśmy na dole. Tarcza, załóż tarczę od razu. Dobra, czekaj. Wywaliło mi grę. Co tam się wydarzyło się właśnie się? Dobra, wróćmy, bo... Jak mam mi grę wywalać, to ciekawie się robi. Dobra, czekaj, czekaj, bo się wróciłem, ale... Co to jest za creeper? Okej, obsydianowy, tamten był jakiś żelazny. Uhu! Tam są nici, dobra. Ja potrzebuję jakiegoś szkieleta. Dobra, jest jeden. 22 strzały dajesz. Okej, coś jest. Uhu! On jest szkieletowy? Jest, dobra, był szkieletowy. Mamy 41 strzał. Dobra, może wystarczy. Teraz by trzeba było pójść tam dalej, do tyłu. Ten TNT mi jeszcze wydropił. 7. Ja nie wiedziałem, że to są w ogóle TNT creepery. Dobra, daj mi nić. Nić jest ważna dziś. Pyk, pyk, pyk. Tu mamy łuk. Trzeba wywalić trochę rzeczy. Moc 1, moc 1. Że takie rzeczy wywalają, to nawet nie wiedziałem. Mamy łuk, strzały, lewitację. Dobra, mogę chyba tam wchodzić. Ile znajdę stronghold jeszcze i... Endermite'y będą normalne. I znowu mi wywaliło grę. To jest super. No, no, pięknie. Genialnie. No nie mogę tej gry zrobić, cały czas mnie wywala. Nie wiem, co się stało, mnie wywaliło, jestem dalej w strongholdzie, creepera nie ma, ale ja zginąłem. Najważniejsze, że mam dalej rzeczy, to jest duży plus. Wszystko mam, nie? Strzały, wszystko jest. Dobra, 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 mamy płytę, znajdźmy teraz tylko teleporter i wyjdźmy stąd, już mam dość. Mam portal room, oj nie, oj nie, oj nie, oj nie, oj nie, oj nie, oj nie. Tarcza, 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 okej. One mogą wybuchnąć? A dobra, one malutko wybuchają, dużo nie robi. Dobra. Dobra, praktycznie w ogóle nie wybucha.
No, co się dzieje? Czekaj, bo nie wejdę, no creepery silverfishowe są najgorsze na świecie. Dobra, mamy to. Wejdźmy tu. Okej, okay, okej, jest w miarę bezpiecznie. Mam perły, w razie czego się tepniemy. Okej, okay. Co tutaj będzie? Tutaj będą creepery endermanowe, nie? O nie, tylko nie to. Tylko nie to. A weźmy go, odłóżmy, co z niego mi wypadnie? Będzie coś fajnego, proszę. Dobra, tylko perły, więc tego nie chcę. Weźmy łuk. Idźmy dalej, tylko smoka nie widzę, a to trochę mi psuje wszystko. Ale mogę już zacząć. Ender Dragon Creeper u góry jest napisane. Co to było? Dostałem czymś w łeb. Ej, to jest creeper. Ups. To jest gigantyczny creeper. O nie, ty. On czymś atakuje, toż to w ogóle nie jest zwykły mob. Jak ja mam go pokonać? Oj nie, oj nie, oj nie. O! Ale będzie przypał straszny, jak go pokonać? Halo? On mnie nie goni, on w ogóle gdzieś odlatuje. Jak ja mam go zabić? Czy to jest niemożliwe? Gdzie wlecisz, panie? Gdzie lecisz? Ty, gdzie on leci? Halo, jak ja mam go niby pokonać? Ty, bo mnie się strzały skończą zaraz. Jak mam to zrobić? Creeper, a może tak wróć tutaj? Ty, zniknął. Co teraz? Ty, bo nie mam gigantycznego creepera do pokonania. Po prostu go nie ma. Wziął się, ulotnił. Dobra, a weź zniszcz te. To coś daje w ogóle? No nic nie daje, przecież go nie ma. Jak mam to przejść? Przynajmniej mogę na nich patrzeć, nie? Ale co z tego, jak ma, że mogę patrzeć, jak smoka nie ma? Ty, mam znowu jego... Ty, tam jest! Co on się? Teleportował? On wrócił? Idzie. O nie, nie podoba już mi się. O! Ja to mogę odbijać w sumie, nie? Ja nie wiem, jeszcze nigdy nie walczyłem w ten sposób ze smokiem. O ile to jest w ogóle smok, w sensie... Wow! Ja wygram to, jak go utłukę w ten sposób? Okej. Okay. Ej, dobrze idzie. Tak bardzo dobrze. Czekaj, 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 to jest... to jest dziwne. Okej. Okay. Co to jest? Ej, coś wypadło. Co to... Extra Super Creeper Dragon Egg? A do czego mi to? Grabież 1000, ochrona przed wybuchem 1000, ja to mogę w ręku trzymać? A portal się odpalił? W sensie mogę do domu? Ja przeszedłem grę, czy nie przeszedłem grę? Przeszedłem. Okej. Okay. O nie, ej, takie jajo miałem. Dobra, ja przeszedłem grę, dziękuję bardzo, nie będę się kłócił.